Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trial Park Rzeszów, odcinek trzeci. Dzisiaj jestem tutaj bardzo wcześnie. To dlatego, że okazało się, że filmik, który zamieściłem w sobotę, wzbudził ogromne zainteresowanie. Oglądało go, dziś rano sprawdzałem, ponad 9 tysięcy osób. Wczoraj w zasadzie przez cały dzień odbierałem telefony od dziennikarzy. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, ale takie absolutnie pozytywne, bo nie sądziłem, że jednym filmikiem nagranym pod wpływem emocji można zrobić takie zamieszanie. Nie ukrywam, że trochę mnie to cieszy, bo uwaga, wczoraj padła deklaracja z ust rzecznika miasta Rzeszowa, że Trial Park zostanie ogrodzony. Bardzo mnie to cieszy, to myślę, że jest najlepsza reakcja, jakiej mogłem się spodziewać i mogliśmy się spodziewać, czyli mam na myśli innych zawodników, którzy tutaj trenują. Oprócz tej deklaracji dodam jeszcze, że w zasadzie wszystkie śmieci, jakie tu jeszcze w niedzielę wieczorem leżały, w poniedziałek rano zostały już usunięte. Taka moja prośba do wszystkich osób, które się tutaj pojawiają, czy pojawiają w ogóle na bulwarach, czy gdziekolwiek. Sprzątajcie po sobie, nie zostawiajcie puszek, butelek. 10 metrów, 15 metrów ode mnie jest kosz na śmieci, wystarczy podejść i wyrzucić i w zasadzie będzie po problemie. No zadyma z tej sytuacji zrobiła się niezła. Mam nadzieję, że to też zwróci trochę uwagę władz zarówno miasta Rzeszowa, jak i innych miast na to, że no cóż, są wolne niedziele i te miejsca, gdzie ludzie spędzają wolny czas, trzeba troszeczkę lepiej wyposażyć. Pokażę Wam, obrócimy kamerkę. Tutaj mamy Trial Park. Masz pięki, podkłady kolejowe i tak dalej, a tam dalej jest ze 150-200 metrów pięknego trawniczka. Jest około 5 stolików, przy których można sobie grillować. O, przejdę troszkę dalej, będzie lepiej widać. Jest ich troszkę za mało, bo w minioną sobotę czy niedzielę tutaj było ze 20 ekip grillujących. Więc nawet ponad 20. No. Więc myślę, że takich stolików jakby było więcej, to by nie zaszkodziło. A może nawet nie trzeba stolików. Może wystarczy przy okazji wycinki drzew w mieście ułożyć trochę pieńków, postawić je w różnych miejscach, tak wiecie, skupione dookoła. Niech sobie mieszkańcy Rzeszowa palą grilla, bo miejsce mamy naprawdę do tego świetne. To miejsce na palenie grilla, czy powiedzmy ten rejon, moim zdaniem jest najlepszy spośród wszystkich, jakie są nad Wisłokiem. Dlaczego? Otóż. Tam mamy wodę, niestety Oda się troszkę powiększyć. Tutaj jest Wisłok, niestety on jest trochę już zamulony. Czy mówiąc trochę, to jest delikatne słowo, bo troszkę już zarósł. Mamy Wisłok. W zasadzie w tamtą stronę, tu są drzewka, ale w linii prostej, poniżej 100 metrów, mamy parking bardzo duży, który w weekendy jest otwarty, parking WSK. Tutaj widzicie ścieżki rowerowe, ścieżki dla pieszych, których też jest tutaj bardzo dużo. Zostały w zeszłym roku poszerzone, więc mnóstwo ludzi z tego korzysta, można tu przyjechać na rowerze. Za tymi drzewami, tam tymi najdalszymi, które widzimy, mniej więcej 200 metrów ode mnie, znajduje się bardzo duży plac zabaw, gdzie też mnóstwo dzieciaków naprawdę się bawi, więc to miejsce na grilla jest idealne. Mam na myśli to miejsce, czyli trawnik, który jest za Trial Parkiem, a nie za Trial Park. Niemniej jednak bardzo dziękuję władzom miasta Rzeszowa za szybką reakcję, za deklarację wykonania tego ogrodzenia. Mam nadzieję, że ono szybko powstanie. Pozdrawiam Straż Miejską. No jest mi trochę szkoda nawet chłopaków. No pojechali pod zły adres prawdopodobnie, no i nie trafili tutaj do mnie. Choć tak jak mówię, to nie rozwiązałoby problemu, bo problem leży w tym, że brakuje ogrodzenia i brakuje miejsc dla grillowiczów. W Trial Parku spotkacie mnie pewnie dopiero gdzieś za półtora tygodnia, bo akurat dzisiaj wyjeżdżam do Kielc na pokazy na tydzień. Choć skakał będę od piątku do niedzieli. Jeśli ktoś ewentualnie chce przyjść zobaczyć, zapraszam bardzo serdecznie na targi Agro Travel. W maju będę skakał w Rzeszowie, na rynku w Rzeszowie prawdopodobnie, więc jak będzie bliżej terminu, chętnie również wszystkich zaproszę. Tam na pewno nikt nie będzie palił grilla, więc będzie fajnie i mam nadzieję bezkolizyjnie. I cóż, życzę wszystkim dobrego tygodnia, bo mój zaczął się znakomicie. Trzymajcie się.